Czy może nam pan zdradzić, jakim samochodem aktualnie się pan porusza? Ja jeżdżę z Volkswagenem Passatem. Czy może pan też zdradzić, czym się pan kierował przy zakupie? To znaczy, lubię diesle i lubię wygodę, lubię duże auta i chyba tylko tym, bo mam Comfort Line, więc za dużo podróżuję z zgrupowania na zgrupowanie i jednak to jest ważne u sportowców, żeby podróż przemiała miło, a nie mięsie ściśnięte. Proszę powiedzieć też, jakimi według pana kierowcami są Polacy, czy będąc za granicą zauważy pan różnicę między kierowcami polskimi a zagranicznymi? To znaczy, wydaje mi się, że Polacy są bardzo dobrymi kierowcami, aczkolwiek nieraz zdarzają się, za przeproszeniem mówiąc, głupcy, bo nieraz przesadzając, a mają naprawdę duże uzdolnienia i naprawdę jeżdżą dobrze. Zdarzają się co prawda niedzielni kierowcy, ale to chyba wszędzie. Jeśli chodzi o porównanie z innymi krajami, to Polacy chyba są najlepsi, bo też jeżdżę za granicą i naprawdę jeśli chodzi o wyobraźnię, to naprawdę mają kiepską. O, chyba. Dziękuję bardzo. A możesz powiedzieć, mógł pan powiedzieć, jak długo pan ma prawo jazdy? Czy uważa pan, że pan jest dobrym kierowcą? Ewentualnie jakieś rady dla innych kierowców? Znaczy, ja mam prawo jazdy już 10 lat, a jeżdżę już chyba od 14 roku życia, ale to wszystko na podwórku. I rady, no przede wszystkim, żeby zawsze mieć, jakby to powiedzieć, ten dystans do drogi, że Nie można się czuć panem drogi, bo droga zawsze, jeżeli będzie chciała, to wygra i naprawdę jadąc to na godzinę, nie, jeśli coś nam wyskoczy, to nie ma mocy, żebyśmy dali radę. Po prostu trzeba mieć zawsze respekt.